się, bo tu jeszcze mówię tak. Bardzo serdecznie witam na uroczystości kopania tempu grunwaldzkiego oraz kapsuły czasu na kolejne 25, 30, może 50 lat. Chcielibyśmy naszym przyszłym pokoleniom przekazać poprzez ten dom, który mamy nadzieję będzie pięknie, dorosnie, będzie tutaj stwarzał cień dla przybyszów grunwaldzkich. Poprzez kapsułę czasu, co w naszych czasach się działo. Mamy w kapsule włożone przesłania, listy, które za 25 lat młodzi, techni, małe duchy dostaną grzej strażnika tej kapsuły, aby za 25 lat ją odkopać, przeczytać, co chcieliśmy do nich przekazać. Bardzo proszę pana marszałka, pana wójta gminy Grunwald, pana Szymona Dreja, dyrektora muzeum, przepraszam, że zmieniamy, jeśli denerwuję się, i moją własną osobę reprezentującą wspólnotę drużyn grunwaldzkich o kopanie tempu. Przyszły pomnik przyrody. Mamy nadzieję.
przez pana Marka Gustawa Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, przez pana wójta gminy Grunwald, pana dyrektora Muzeum Wyspy Grunwaldzkiej i oczywiście wspólnotę drużyny Grunwald. Strażnika kapsuły czasu. Niniejszym nadajemy zaszczytne miano strażnika kapsuły czasu druhnie Alicji Jankowskiej. Tym samym zobowiązujemy do strzeżenia skarbów w niej deponowanych i otwarcia naszej kapsuły w roku pańskim 2041. Drugim strażnikiem zaszczytne miano strażnika kapsuły czasu powierzamy druhowi Wojciechowi Kołębkowskiemu i tym samym zobowiązujemy do strzeżenia skarbu w nim niezdeponowanych i otwarcia naszej kapsuły w roku pańskim 2041. Duchy wystąp. Duchno 2041. Bardzo proszę o odkopanie kapsuły tutaj z druhem. Panie marszałku. Panie wojewodo, pani senator, pani harcerz, panie wójcie, serdecznie chcę podziękować harcerzom, służbom za tą symboliczną uroczystość kopania dębu, symbolu siły, symbolu oręża, symbolu natury, jakże bardzo związanego z tym miejscem i z regionem Warmii i Mazur. Ale bardzo też dziękuję za ten akt nadania strażnikom czasu filmowania tego miejsca i wtedy, kiedy już tylko pamięć pozostanie, otworzenia i sprawdzenia tego przesłania, które dzisiaj z nadzieją przekonania dobrego jutra dla was, młodych tutaj zuchów i harcerzy, że składamy. Życzymy, aby ta straż była również w okresie, kiedy dopełniacie swojego rozwoju, wzrostu, nauki, w miłej, dobrej, przyjaznej rzeczywistości w regionie Warmii i Mazur, w kraju i całej Europie. A później cieszcie się z tego faktu, jak otworzycie po wielu latach. Przypominajcie ten moment uroczyste chwile, które dzisiaj razem z wami spełniamy. Wszystkiego dobrego, wszelkich pomyślności na przyszłe lata waszego życia. Drugi i duchowie, czuwaj. Czuwaj. Pani senator, panie marszałku, szanowni zebrani, drodzy duchowie, już na waszym święcie 25-lecia opowiedziałem wam o swoich uczuciach do tego, co się dzieje na Grunwaldzie, dlatego też dzisiaj króciutko, w sposób bardzo piękny
akt, następny akt harcerski na polach Grunwaldu. I myślę, że rzeczywiście, patrząc na was za te 41 lat, jak przyjdziecie, no chciałbym to zobaczyć, jak to się wydobywa, chyba że mnie zobowiążecie. Teraz są marne szanse, żebym był przy tym fakcie. Myślę, że... Za 25. 25? 25! Proszę wujcie przyrzec, że zobowiązuje się pan dożyć. Zobowiązuje się. Na urzędzie. Nie, na urzędzie. Także nie wyobrażam sobie tutaj pól grunwaldzkich bez harcerzy. Tak jak powiedziałem, od 1990, a tak naprawdę do 1945 roku harcerze na polach grunwaldzkich są bez przerwy. Także życzę wam nadal, żebyście przez te następne N, już nie będę mówił ile lat, N lat na tych polach grunwaldzkich pozostali i po prostu krzewili tutaj no, hasło, popularyzację kul grunwaldzkich. Czuwaj. Ja również bardzo chciałem podziękować harcerzom za to, że jesteście tutaj od wielu lat. Jestem przekonany, że będziecie strzec tego miejsca, strzec tej kapsuły czasu i mam gorącą prośbę, abyście po tych 25 latach powiadomili mnie. A jeżeli nie mnie, to chociaż tak, poproszę cię. Czy może tego chociaż młodego człowieka o tym, że odkopujecie kapsułę czasu i przekazali, co tam zostało zapisane przez uczestników dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wam za tą obecność także w tym roku i do zobaczenia w kolejnych latach. Czuwaj. Proszę pani pułkowniku, panie wojewodo, panie marszałku, szanowni goście z sztabu generalnego, pan pułkownik Gaj, pan pułkownik Lenart, ale przede wszystkim drodzy druhowie, nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości, nie byłoby być może i udziału harcerzy tutaj, gdyby nie pan wójt, który w 90 roku postanowił, że ta impreza, że Grunwald będzie taką uroczystością, która przyciągnie mnóstwo ludzi. Ja chciałbym mu złożyć w tym miejscu, w waszej obecności, podziękowanie od siebie, od żołnierzy za to, że inscenizacja bitwy, uroczystości, które wokół tego są organizowane, no, służą popularyzacji dziedzictwa narodowego. Wzbogacają naszą młodzież, budują patriotyzm, pielęgnują nasze polskie wartości. Bardzo dziękuję. W obecności tutaj przełożony ze sztabu generalnego mam nadzieję, że ranga tego wyróżnienia będzie jeszcze większa. Mam nadzieję, że ta uroczystość będzie jeszcze bardziej doskonała i jeszcze większa. Wszystkiego dobrego, panie wójcie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dla mnie ogromny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jednocześnie chciałbym właśnie w tym miejscu, dzisiejszego dnia, podziękować harcerzom, bo również bez nich nie byłoby tej dzisiejszej pięknej uroczystości, nie byłoby tych drużyn harcerskich z całego kraju, które przez wiele dni budują się tutaj, budują się narodowościowo, budują się patriotycznie. I ja dziękuję panie harcmistrzu Jakubie Zięty, zapraszam. Chciałem panu przekazać od siebie list gratulacyjny z odpowiednim z odpowiednią tabliczką. Pani Dorota Jeżowska, harcmistrz, która przez wiele lat kierowała naszą chorągwią i ma niebagatelny wpływ na to, co się tutaj dzieje. Serdecznie gratuluję i dziękuję. W imieniu wszystkich żołnierzy. Dziękuję. Takim strażnikiem tutaj będzie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i pan dyrektor Szymon Drej. Także prosimy o pielęgnowanie. Będziemy na pewno też zaglądać do dębu. Bardzo dziękuję duchom, harcerzom za udział w tej uroczystości, wszystkim państwu i zapraszam w tej chwili na mszę, która będzie o godzinie 11. Jeżeli uda nam się przejść suchą stopą do naszego obozowiska, jak najbardziej jeszcze zapraszam na kawę, herbatę.
Bardzo proszę drużynowych o odprowadzenie drużyn do obozów. Co to stało? W lewo, zwrot? Tam, no.